No dobra, tak, tylko nie nagrywaj całej reklamy, tylko początek, tak. Jeszcze. O, no gdzieś tyle. Musisz myśleć, no. I teraz na mnie. No. Ja jestem teraz ostrym, mówisz? Pokaż. W tej kolejce do HIFA. Już się skończyły im testy. Co? No, skończyły się. To ile tych testów było? Nie wiem. Myślisz, że jesteś zarażona? Nie wiem. Nie wiesz? Idę tutaj. Ale trzeba najpierw kupić replikę. Kupić? Najpierw trzeba kupić replikę, a później się przypinka dostaje. A jaką replikę? No, chodzi o magazyn. A ile kosztuje? Dyszkę. No, to, oj, to kłamią, oszukują. No, trzeba się przekonać. Oszukują. Dziękuję. Dobra, idziemy dalej. Siostra, no co ty robisz? Mama cię z domu wyrzuci. Siostra. Mama będzie zła. Raczej nie. Będzie się cieszyć? Myślę, że tak. To dobrze. O, mama się cieszy, bo na pedikur zaoszczędzi. Nie, to córka moja. Nie, nie podpuszczaj. Mama pozwala. Trzeba dbać, bo to chodzące pince. O, tutaj z tą panią zrobimy, nagra jak pani ma transparent. To pani nie upłynęła. Nie wyraziłem zgody na nagrywanie. Co pan mówi? Nie wyraziłem zgody na. To pani z facetem? Nie. Tak. Zamarzymy twarz. No, a w jakim celu to jest? Bo no, pan ma fajny transparent. No tak, i co? No i nie może pan bzykać swojego faceta? Ale nie rozumie pan przykazu? Chodzi o nawiązanie do sytuacji z bojkotem na LGBT, że gwałcą polskie dzieci, tak? O to mi chodziło w robieniu tego. Tym się sugerowałem. Rozumiem. Miłego dnia życzę. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Ale z panią wywiad zrobimy, bo nam ładne kobiety są potrzebne do kamery. Nie, dziękuję. No jak to, no? Wyświetlenia na pani trzeba robić, no halo. Ja się wstydzę. Pani mama? Ja się wstydzę. No jak to córka się wstydzę? Deutschland? Nie. English? Ja umiem po polsku. Miłego dnia. O, ty mi się podobasz, tutaj masz czym oddychać, to tutaj do kamery. Jak ci się podobała parada? Tak super. Żeby tam chłopaki się cieszyli. Ekstra, wyświetlenia super. Trzeba robić. Ekstra. Czekaj, to tak może tak i tak pochyl się jeszcze. A, super, ja. A mogę zdjęcie z tobą? Tak, ale tym razem. No dobra, czekaj. Widziałem. W moim mieście to ja nie mam życia, mnie biją. Dlatego pani się przeprowadziła do Warszawy? Na razie się nie przeprowadzi. Na razie się nie przeprowadziłam, tylko... Ja w ogóle z Polski chyba muszę uciekać. Pani popularna jest. Jaką ja mam popularność? To jest... Że podobno, że ja nie wiem o co chodzi, dlatego ja chcę, żeby pani powiedziała. Wbrew mojej woli, no pani nie nagrywa, bo ja nie zgadzam się. Usuniemy. Nie, bo ja się nie zgadzam. No 5 zł damy. Nie, no wie pan co, ja niesprzedajna. Za 5 zł, co pan? No dobra, dziękujemy. Moje dildo, tak zwane. Tak zwane. Dildo. Ja wyciągam do kieszeni i mówię spokojnie, to tylko mikrofon. Pani pomyślała, że to dildo. Czyli ja będę nagrywał, jak pan kręci tutaj pindolem tam. Tak jest. A pani nagrywa z Canona. Aha. Nagrywa, no. Po co by mi tak był dźwięk? Może pan pomachać, powiedzieć coś. Zgoda na wykorzystanie wizerunku? Pan na kartkę zaraz wyjmie. Wygrał się kartkę, że nie zgadzam się. A, po co te problemy? Ale nie pyta się o zgodę. Oczywiście, to jest pana obowiązek. Nie, właśnie powiem pana, jak jest zgodnie z prawem. Jeśli pan widzi kamerę i mikrofon, jeśli pan już rozmawia, to udziela pan automatycznie zgodę. Nie, ale mogę ją w każdej chwili cofnąć. No i po co to? Nie. To... Mogę być pokazany w złym kontekście, niekorzystnym dla mnie kontekście. Pan to mało co mówił.
Tu kolega ma pindolem pokazać, jak kręci, a nie pan. To się musi ten podciągnąć. Ja pana podsadzę, pan będzie kręcił. Gra zespołowa. Czworokącik już się tworzy. A ja. O, jest aspekt jakiś polski. O, tam jest pan ciekawy. Taki Tarzan, można by powiedzieć. Tylko mało muskulatorny. Pytanie? Z tęczowym ptakiem. Nie wiem. Reprezentuje biedę. Biedę? Nie, no taki kanał na YouTubie mały. 5000 subskrybentów. Zachęca pan do subskrypcji? No tak. Myszka TV. No. Dobra, będziemy za... Idziemy, jeszcze coś ponagrywamy.